Tom czwarty, Księgi Niebios, część pierwsza. Potem Jezus wyprowadził mnie z mojego ciała i powiedziałam do Niego: Mój umiłowany i moje jedyne dobro, jakaż kara dla mnie, że muszę tyle razy wracać do mojego ciała. Bo to prawda, że w tej chwili nie mam przy sobie ciała i tylko dusza pozostaje z Tobą. Wtedy, nie wiem jak, znalazłam się w więzieniu, w moim nędznym ciele jak w ciemnym więzieniu. I tam, w moim ciele, tracę tę wolność, którą otrzymałam, gdy je opuściłam. Czy nie jest to dla mnie kara, najcięższa kara, jaką można wymierzyć? Jezus powiedział do mnie: Moja córko, to, co opisujesz, nie jest karą. To nie dzieje się z twojej winy. Powinnaś także wiedzieć, że istnieją tylko dwa powody, dla których dusza może opuścić swoje ciało. Albo siłą bólu, która ma miejsce w momencie naturalnej śmierci. Albo mocą wzajemnej miłości między mną a duszą. Ta miłość jest wtedy tak silna, aby żadna dusza beze mnie nie zniosła tej miłości. Nie mogłem też długo opierać się tej miłości, nie chcąc się nią cieszyć. Następnie kontynuuję, przyciągając duszę do siebie i następnie przywracam ją do stanu naturalnego. A dusza, ciągnięta bardziej niż prąd w przewodzie elektrycznym, przychodzi i odchodzi, jak mi się podoba. W rezultacie to, co uważasz za karę, jest, przeciwnie, najbardziej wyrafinowaną miłością. Odpowiedziałam: Och, Panie, jeśli moja miłość była silna i wystarczająca, wierzę, żebym miała siłę przetrwać w Twojej obecności i że nie będę miała skłonności do powrotu do swojego ciała. To dlatego, że moja miłość jest bardzo słaba, podlegam tym perypetiom. Jezus odpowiedział mi: Wręcz przeciwnie, jest to jeszcze większa miłość. Twoja miłość jest wyciągiem z miłości ofiary, przez którą, z miłości do mnie i do swoich braci, ty pozbawiasz się tej wolności, wracając do nieszczęść życia. Potem błogosławiony Jezus przeniósł mnie do miasta, w którym popełniano tak wiele grzechów, że wyszła jak gęsta i morowa mgła, która wzniosła się ku niebu. A z nieba spadła kolejna gęsta mgła, w której skondensowano tak wiele kar, że wydawały się wystarczające do eksterminacji tego miasta. Mówię: Panie, gdzie jesteśmy? Co to za miejsca? Jezus odpowiedział: Tu jest Rzym, gdzie popełnia się wiele obrzydliwości. Nie tylko przez ludzi świeckich, ale także przez ludzi religijnych. Zasługują na to, aby ta mgła ich oślepiła i doprowadziła do ich zagłady. W jednej chwili zobaczyłam rzeź, która miała nastąpić. Wydawało się, że Watykan otrzymywał niektóre wstrząsy. Kapłani nie zostali nawet oszczędzeni. Całkowicie przerażona, mówię: Mój Panie, oszczędź swoje ulubione miasto, wszystkich swoich ministrów i papieża. Och,
jak chętnie się ofiaruje cierpieć ich męki, aby ich oszczędzić. Poruszony Jezus powiedział do mnie: chodź ze mną, a pokażę ci, jak daleko zaszła ludzka złośliwość. Wniósł mnie do pałacu. W tajnej izbie było 5 lub 6 deputowanych, którzy mówili między sobą: poddamy się, kiedy zniszczymy chrześcijan. Wydawało się, że chcieli zmusić króla do napisania własnoręcznie dekretu śmierci przeciwko chrześcijanom, z pozwoleniem na zajęcie ich własności. Powiedzieli, gdyby tylko król wyraził zgodę. Nie mamy nic przeciwko, jeśli teraz nie podejmiemy drugiemy działań. We właściwym czasie i we właściwych okolicznościach zrobimy to. Potem Jezus zabrał mnie gdzie indziej. Sprawił, że zobaczyłam, że jeden z tych, którzy nazywają siebie wodzami, umrze. Wydawał się tak zjednoczony z demonem, że doszedłszy do tego punktu, tak bliskiego śmierci, nawet mu to nie przeszkadzało. Całą swoją siłę czerpał z demonów, które towarzyszyły mu jako jego wierni przyjaciele. Kiedy demony mnie zobaczyły, były wstrząśnięte. Myślnik jeden chciał mnie bić, inny zrobić mi coś złego, inny jeszcze coś innego. Jednakże, nawet nie troszcząc się o ich machinacje, bo zbawienie tej duszy było dla mnie cenniejsze, próbowałam wejść i znalazłam się w pobliżu tego człowieka. Och! Panie Boże! Co za widok! Straszniejsze niż same demony. W jakim opłakanym stanie leżał ten przywódca? Był bardziej niż żałosny. Nasza obecność wcale go nie poruszyła. Wydawało się nawet, że go to nie obchodzi. Jezus natychmiast mnie usunął z tego miejsca, a ja zaczęłam błagać Jezusa o zbawienie tej duszy. Mój ukochany Jezus wciąż przychodzi. Dziś rano nosił krzaczastą koronę cierniową. Zdjęłam ją bardzo delikatnie i założyłam na moją głowę. Powiedziałam: Panie, pomóż mi ją założyć. Odpowiedział: tym razem chcę, żebyś sama ją wepchnęła. Chcę zobaczyć, co możesz zrobić i jak chcesz cierpieć z miłości do mnie. Więc mocno wsadziłam ją sobie na głowę, zwłaszcza że chodziło o zademonstrowanie Jezusowi, jak daleko zaszło moje pragnienie cierpienia dla Niego. Cały poruszony Jezus przytulił mnie do swojego serca i powiedział do mnie: wystarczy, wystarczy. Moje serce nie może znieść widoku Twojego cierpienia. Potem, zostawiając mnie bardzo cierpiącą, mój umiłowany Jezus chodził tylko tam i z powrotem. Następnie przyjął postać ukrzyżowanego i sprawił, że uczestniczę w jego cierpieniach. Powiedział do mnie: moja córko, najpotężniejszymi wrogami człowieka są miłość do przyjemności, miłość do bogactw i miłość do honorów. Ci wrogowie unieszczęśliwiają człowieka, ponieważ przenikają do jego serca. Oni ciągle go podgryzają. Sprawiają,
by było mu gorzko, i sprowadzają go do punktu, w którym straci całe szczęście. A ja na Kalwarii pokonałem tych trzech wrogów. Wyjednałem także człowiekowi łaskę ich przezwyciężenia i przywróciłem mu utracone szczęście. Jednak nadal niewdzięczny człowiek odrzuca moją łaskę. Bezlitośnie kocha tych wrogów, którzy poddają jego serce nieustannym mękom. Powiedział to Jezus i zniknął. Zrozumiałam te słowa z taką jasnością, że czułam przerażenie i nienawiść do tych trzech wrogów człowieka. Niech Pan zawsze będzie błogosławiony i niech wszystko będzie ku Jego chwale. Dziś rano czułam się tak oszołomiona, że sama siebie nie rozumiałam. Nie mogłam nawet iść, jak zwykle, w poszukiwaniu mojego najwyższego dobra. Od czasu do czasu Jezus poruszał się we mnie i dawał się widzieć. Całując mnie i okazując mi całą pobłażliwość wobec mnie, powiedział do mnie: Biedna dziewczyno, masz rację, że nie możesz beze mnie żyć. Jak mogłabyś żyć bez swojego ukochanego? Wstrząśnięta tymi słowami mówię: Och! Umiłowany, jakim okrutnym męczeństwem jest moje życie. Z powodu tych przerw, kiedy jestem zmuszona pozostać bez ciebie. Sam mówisz, że mam rację, a potem mnie zostawiasz. Jezus ukrył się ukradkiem, jakby nie chciał słyszeć tego, co mówię, a ja znów wpadłam w zakłopotanie, nie mogąc nic więcej powiedzieć. Widząc mnie znowu zagubioną, Jezus wyszedł z mojego wnętrza i powiedział do mnie: Jesteś całym moim zadowoleniem. W Twoim sercu znajduję mój prawdziwy odpoczynek i odpoczywając tam, doświadczam moich najdroższych rozkoszy. Znowu wstrząśnięta mówię do Niego, dla mnie Ty też jesteś całym moim zadowoleniem. Do tego stopnia, że wszystkie inne rzeczy są dla mnie tylko goryczą. Jezus ponownie się wykofał. Pozostałam przy swoich słowach, znajdując się bardziej zagubiona niż wcześniej. Tak minął poranek. Wydawało mi się, że Jezus chciał się trochę zabawić. Po tym poczułam się poza swoim ciałem. Widziałem nadchodzących obcych, przebranych za cywilów. Ludzie, widząc ich, byli przerażeni. Wydawali okrzyki przerażenia i bólu, zwłaszcza dzieci. Ludzie mówili: Jeśli ci nieznajomi przyjdą do nas, marnie skończymy. Dodali: Ukryj młodych. Biada młodości, jeśli wpadnie w te ręce. Zaskoczona, mówię do Pana: Panie, litości. Zabierz tę plagę, tak niebezpieczną dla nieszczęsnej ludzkości. Niech łzy niewinności prowadzą cię do współczucia. Jezus odpowiedział: Och, moja córko, tylko z powodu niewinności zwracam uwagę na innych. Tylko niewinność przyciąga moje miłosierdzie i tłumi moje słuszne oburzenie. Dziś rano przyjęłam Najświętszą Eucharystię i błogosławiony Jezus dał mi usłyszeć swój głos mówiący: Moja córko,
Dziś rano czuję absolutną potrzebę odzyskania sił. Dzięki weź na siebie moje cierpienia na jakiś czas i pozwól mi trochę odpocząć w Twoim sercu. Odpowiedziałam. Tak, mój dobry, spraw, abym doświadczyła Twoich cierpień i podczas gdy będę cierpieć na Twoim miejscu. Będziesz miał mnóstwo czasu na regenerację i słodki odpoczynek. Tylko po to, aby nikt nie widział, jak cierpię. Proszę, poczekaj trochę dłużej, dopóki nie znajdę się sama. Bo wydaje mi się, że mój spowiednik jeszcze tu jest. Jezus odpowiedział. Co to przeszkadza, że spowiednik jest obecny? Zamiast mieć tylko jedną osobę, która pomoże mi odbudować siły. Czy nie byłoby lepiej, gdybym miał dwie? To znaczy w cierpieniu i spowiednik współpracuje ze mną i ma taką samą intencję jak ja. W tym czasie widziałam, jak mój spowiednik objawił intencję ukrzyżowania i natychmiast, bez najmniejszej zwłoki, Pan dał mi udział w cierpieniach krzyża. Po pewnym czasie przebywania w tych cierpieniach, spowiednik wezwał mnie z powrotem do posłuszeństwa. Jezus odszedł, a ja starałam się poddać temu, który mi nakazał. Po krótkiej chwili powrócił mój słodki Jezus. Chciał mnie po raz drugi poddać cierpieniom ukrzyżowania, ale spowiednik nie chciał. Ja, kiedy dostosowałam się do pragnienia Jezusa, czyli cierpienia, przyszedł Jezus. Kiedy mój spowiednik zobaczył, że zaczynam cierpieć, posłuszeństwo położyło kres cierpieniu i Jezus się wykofał. Cierpiałem, oczywiście, wielki smutek, widząc Jezusa oddalającego się, ale zrobiłam wszystko, co mogłam, aby być posłusznym. Czasami, kiedy widziałam Jezusa i mojego spowiednika dyskutujących o tym razem, pozwalałam im się spierać między sobą. Czekając, kto wyjdzie zwycięsko, posłuszeństwo czy nasz Pan? Ach! Wydawało mi się, że widzę posłuszeństwo i walkę Jezusa. Obaj potężni, potrafiący zmierzyć się ze sobą w walce. Po ciężkiej walce, jak poszłam zobaczyć, kto zwyciężył. Przyszła królowa matka i podchodząc do ojca, kapłana, powiedziała do niego. Mój synu, dziś rano to sam Jezus chce, aby cierpiała. Niech będzie. W przeciwnym razie nie zostanie oszczędzona nawet część kary. W tym momencie ojciec był rozproszony podczas walki. Zwycięski Jezus ponownie poddał mnie cierpieniom ukrzyżowania, ale cierpieniach tak gwałtownych i cierpieniach tak gorzkich, że nie wiem, jak przeżyłam. Kiedy myślałam, że zaraz umrę, posłuszeństwo przywołało mnie z powrotem. I na jakiś czas znalazłam się w swoim ciele. Błogosławiony Jezus odzyskiwał siły, ale jeszcze nie usatysfakcjonowany. Wrócił i po raz trzeci chciał powtórzyć ukrzyżowanie. Jednak uzbrajając się tym razem z całej siły, posłuszeństwo zwyciężyło, a mój ukochany Jezus przegrał.
Mimo to Jezus od czasu do czasu próbował siebie w nadziei, że będzie w stanie ponownie przezwyciężyć posłuszeństwo, aby nie dać mi spokoju. Musiałam mu powiedzieć, ale, mój Panie, bądź trochę spokojny i zostaw mnie w spokoju. Czy nie widzisz, że posłuszeństwo uzbroiło się i nie chce ci się poddać? Więc bądź cierpliwy. Jeśli chcesz powtórzyć ukrzyżowanie po raz trzeci, obiecaj, że mnie zabijesz. Jezus odpowiedział, tak, przyjdź. Powiedziałam to Ojcu i nawet w tym posłuszeństwo pozostało nieubłagane, pomimo mojego słodkiego dobra, które wzywało mnie mówiąc, Luizo, przyjdź. Powiedziałam spowiednikowi, że Jezus mnie woła, ale on odpowiedział ostrym nie. Śmieszne posłuszeństwo w tym temacie umierania. Chcę być wielką damą zawsze i we wszystkim. Chcę zająć się sprawami, które jej nie dotyczą, takimi jak kwestia umierania. Czy to nie za dużo narazić biedną, nieszczęsną kobietę na niebezpieczeństwo śmierci? I sprawić, aby nie dotarła do portu wiecznego szczęścia i potem chwalić się, że wie wszystko, co jej wielka dama, dzięki sile, którą posiada. Zatrzymuje duszę i sprawia, że gnije w nędznym więzieniu swego ciała. Zapytana, dlaczego to wszystko robi, przede wszystkim nie odpowiada i potem, w swoim niemym języku, mówi, dlaczego? Bo jestem wielką damą i mam władzę nad wszystkim. Wydaje się, że jeśli chcemy pozostać w pokoju z tym błogosławionym posłuszeństwem, potrzebna jest nam cierpliwość świętego. Nie tylko cierpliwość świętego, ale cierpliwość samego naszego Pana. W przeciwnym razie będziemy się z nią ciągle nie zgadzać, ponieważ mamy do czynienia z osobą, która lubi popadać w skrajności. Widząc, że w obliczu posłuszeństwa w ogóle nie może zwyciężyć, błogosławiony Pan odpuścił i zostawił mnie w spokoju. Ułagodził moje cierpienia i powiedział do mnie: Moja umiłowana, w cierpieniach, których doświadczyłaś, chciałem, abyś doznała furii mojej sprawiedliwości, wylewając ją trochę na was. Gdybyś mogła wyraźnie widzieć, jak daleko ludzie pchnęli moją sprawiedliwość, jak jej wściekłość była przeciwko nim uzbrojona, drżałabyś jak liści. Nie zrobiłabyś nic, ale prosić mnie, abym spuścił na ciebie cierpienie. Wydaje mi się, że Jezus wspierał mnie w moich cierpieniach i żeby dodać mi odwagi, powiedział do mnie: Czuję się lepiej, a ty? Mówię do niego: Ach, Panie, kto może ci opisać, jak się czuję? Czuję się, jakbym został zmiażdżony w maszynie. Czuję takie wyczerpanie sił, że jeśli nie napełnisz mnie wigorem, nie będę w stanie wyzdrowieć. Jezus odpowiedział mi: Moja umiłowana, konieczne jest, abyś przynajmniej od czasu do czasu doświadczała intensywnego cierpienia. Po pierwsze dla ciebie,
Bo to jest tak jak z dobrym kawałkiem żelaza. Jeśli zostawimy go na dłuższy czas bez wkładania go do ognia, zawsze pojawia się trochę rdzy. Po drugie dla mnie. Gdybym przez długi czas nie wyładowywał się na tobie, mój gniew zapłonąłby w taki sposób, że nie miałbym szacunku dla ludzi i nikogo bym nie oszczędził. A jeśli nie wzięłabyś na siebie mojego cierpienia, jak mógłbym dotrzymać danego słowa i oszczędzić jakiejś części kary świata? Potem przyszedł mój spowiednik i wezwał mnie do posłuszeństwa. Wróciłam więc do swojego ciała. Mój ukochany Jezus wciąż przychodzi. Myślałam, że widziałam go w takim bólu, że był żałosny. Rzucając się w moje ramiona, powiedział do mnie: Moja córko, możesz uspokoić wściekłość mojej sprawiedliwości, inaczej. Kiedy to mówił, wydawało mi się, że widzę boską sprawiedliwość uzbrojoną w miecze i płonące strzały, szerzącą przerażenie i manifestującą siłę, z jaką może działać. Przerażona powiedziałam, jak mogę powstrzymać twoją wściekłość, kiedy widzę, że jesteś wystarczająco silny, by w jednej chwili unicestwić niebo i ziemię. On odpowiedział, a jednak cierpiąca dusza i bardzo pokorna modlitwa może sprawić, że stracę wszystkie siły i osłabi mnie do tego stopnia, że dam się związać tej duszy, żeby mogła robić ze mną, co jej się podoba, jak jej się podoba. Mówię, och, Panie, pod jakim złym aspektem objawia się Twoja sprawiedliwość? Jezus odpowiedział: Ona nie jest zła. Jeśli widzisz ją tak uzbrojoną, to ludzie to zrobili. Ale sama w sobie jest dobra i święta, podobnie jak inne moje atrybuty. Bo nawet cienia zła nie można znaleźć we mnie. To prawda, że jej wygląd wydaje się surowy, wymagający i zgorzkniały. Ale jej owoce są słodkie i smaczne. Powiedział to Jezus i zniknął. Kiedy mój ukochany Jezus przyszedł dziś rano, pokazał mi swoje atrybuty i powiedział: Moja córko, moje atrybuty są stale przychylne ludziom i każdy domaga się od człowieka hołdu. I dodał: Tak jak moja sprawiedliwość pragnie zadośćuczynienia, aby naprawić niesprawiedliwość, tak moja miłość pragnie otwartości na miłość i bycie kochaną. Ty wejdź w moją sprawiedliwość, módl się i napraw. A kiedy zostaniesz uderzona, miej cierpliwość, by to znieść. Potem wejdź w moją miłość i pozwól mi wylać się w miłości. W przeciwnym razie będę sfrustrowany twoją miłością. Tak więc w tej chwili czuję absolutną potrzebę wyłania się na moją stłumioną miłość. Jeśli mi na to nie pozwolą, będę omędlały i sfrustrowany. Mówiąc to, zaczął mnie całować, pieścić i okazywać mi tyle czułości miłości, że nie mam słów, by to wyrazić. Chciał, żebym dała mu informację zwrotną i powiedział, jak bardzo czuję potrzebę wyłania w tobie mojej miłości. Ty też musisz we mnie wylać swoją miłość, prawda?
Po tym, jak wylaliśmy sobie nawzajem miłość, zniknął. Dziś rano znalazłam się cała uciskana i bałam się, że to nie Jezus błogosławiony działał we mnie, ale diabeł. Jednak nie mogłam powstrzymać się od szukania mojego Jezusa i pragnienia Go. Tak więc, gdy tylko miał ochotę przyjść, powiedział do mnie. Co daje pewność, że słońce wschodzi. Jeśli nie światło, które odpędza ciemność nocy i ciepło, które promieniuje przez to światło. Gdyby ci powiedziano, że słońce wzeszło, a mimo to widziałabyś gęstniejącą ciemność nocy i nawet nie poczułabyś żaru słońca, co byś powiedziała? Można by powiedzieć, że to nieprawdziwe słońce wzeszło, ale sztuczne słońce, ponieważ nie widzimy efektów prawdziwego słońca. Teraz, jeśli moja wizyta u ciebie sprawia, że ciemność uciekła i pokazuje ci światło mojej prawdy, sprawiając, że doświadczasz ciepła mojej łaski, dlaczego męczysz się? Myśląc, że to nie ja w tobie działam. Dodaję to jeszcze raz, ponieważ wymaga tego posłuszeństwo. Gdyby rzeczywiście miały miejsce wszystkie kary, o których wspomniałam w tych książkach, kto chciałby być widzem? Błogosławiony Pan wyjaśnił mi, że pewne kary zostaną zweryfikowane, gdy jeszcze będę na tej ziemi. Inne powstaną po mojej śmierci, a niektóre zostaną częściowo pominięte. Odetchnąłam z ulgą, myśląc, że nie pozwoli mi zobaczyć ich wszystkich. A więc oto zadowolona pani posłuszeństwo, które się zaczęło. Marszczyć brwi, narzekać i ganić mnie. Co mogę powiedzieć? Wydaje się, że ta błogosławiona dama nie chce w żaden sposób przystosować się do ludzkiego rozumu. Nie chce brać pod uwagę żadnych okoliczności, a nawet wydaje się, że w ogóle nie rozumuje. A radzenie sobie z kimś, kto nie ma rozumu, jest nie lada wyzwaniem. Aby móc pozostać z nią w dobrych stosunkach, konieczne jest zatracenie własnego zdrowia psychicznego. Bo młoda dama chwali się tak, ja nie mam ludzkiego rozumu i dlatego nie mogę przystosować się do ludzkich zastosowań. Mój powód jest boski. Kto chce żyć ze mną w pokoju, musi bezwzględnie stracić własny rozsądek i kupić mój kropka. Tak rozumuje młoda dama. Co możemy powiedzieć? Przy niej lepiej milczeć, bo czy ma rację, czy nie? Zawsze chce mieć rację i szczyci się tym, że obarcza cię całą winą. Dziś rano przyjęłam komunię świętą, a mój ukochany Jezus pokazał mi spowiednika, który zamierzał sprawić, bym cierpiała ukrzyżowanie. Czułam, że moja biedna natura jest mu wstrętna, nie dlatego, że nie chcę cierpieć, ale z innych powodów, których nie trzeba tutaj opisywać. Jakby chciał na mnie narzekać, Jezus powiedział do ojca spowiednika. Ona nie chce się poddać. Wzruszyła mnie skarga Jezusa. Ojciec ponowił rozkaz i złożyłam moją zgodę. Po tym, jak przez jakiś czas cierpiałam,
gdy obecny był ojciec spowiednik. Pan powiedział do mnie: Moja umiłowana, to jest symbol Trójcy Przenajświętszej, ja ojciec spowiednik i ty. Od całej wieczności moja miłość nigdy nie pozostała sama. Zawsze była zjednoczona w doskonałej i wzajemnej jedności z osobami boskimi. Ponieważ prawdziwa miłość nigdy nie jest sama. Produkuje inne miłości i raduje się, że jest kochana przez te miłości, które sama stworzyła. Jeśli miłość jest sama, to albo nie ma charakteru boskiej miłości, albo że jest ona tylko pozorna. Gdybyś wiedziała, jak bardzo lubię i jak bardzo się cieszę, że mogę przedłużyć w stworzeniach tę miłość, która od wieków panowała i nadal króluje w Trójcy Przenajświętszej. Dlatego mówię, że chcę zgodę spowiednika z intencją połączoną z moją intencją, aby doskonalić tę miłość Trójcy Przenajświętszej. Po kilku dniach wyrzeczenia i milczenia, dziś rano, kiedy przyszedł błogosławiony Jezus, powiedziałam mu: To jasne, że mój stan nie jest już zgodny z Twoją wolą. Odpowiedział: Tak, tak, wstań i chodź w moje ramiona. Gdy tylko wypowiedział te słowa, zapomniałam o bolesnym stanie minionych dni i rzuciłem się w jego ramiona. A ponieważ mogliśmy zobaczyć jego otwarty bok, powiedziałam: Mój ukochany, minęło trochę czasu, odkąd pozwoliłeś mi pić z twego boku. Proszę wpuść mnie dzisiaj. Odpowiedział: Moja umiłowana, pij, ile chcesz i bądź usatysfakcjonowana. Kto może opisać moje szczęście i jak łapczywie przyłożyłam usta do boku Jezusa, aby pić z tego boskiego źródła. Po wypiciu dosyta, dopóki nie miałam miejsca na połknięcie nawet kolejnej kropli, wykofałam się. Jezus powiedział do mnie: Czy jesteś zadowolona? Jeśli nie, pij dalej. Odpowiedziałam: Zadowolona. Nie. Ponieważ w tym źródle im więcej się pije, tym bardziej jest spragnionym. Jednak będąc bardzo ograniczoną, nie jestem w stanie wziąć więcej. Potem widziałam innych ludzi z Jezusem. Mówi: Najbardziej istotną i niezbędną rzeczą w duszy jest miłość. Jeśli nie ma miłości, dzieje się to z tą duszą. Jak z tymi rodzinami lub królestwami, które nie mają głowy. Wszystko jest tam bałaganem. Najpiękniejsze rzeczy są tam przesłonięte i nie widać harmonii. Jeden chce zrobić jedną rzecz, a drugi inną. Tak dzieje się w duszy, gdzie nie rządzi miłość. Wszystko jest tam bałaganem. Najpiękniejsze cnoty nie współgrają ze sobą. Dlatego mówimy, że miłość jest królową. Jest zdyscyplinowana. Trzyma porządek i ona ma wszystko. Odnajdując siebie w swoim zwykłym stanie, poczułam się poza swoim ciałem i znalazłem królową matkę. Gdy tylko mnie zobaczyła,
Zaczęła ze mną rozmawiać o sprawiedliwości. Powiedziała mi, że sprawiedliwość z całą swoją furią zaatakuje świat. Powiedziała mi wiele rzeczy na ten temat, ale nie mam słów, żeby je wyrazić. W tym czasie widziałam niebo pełne mieczy wymierzonych w świat. I dodała: Moja córko, tyle razy rozbroiłaś boską sprawiedliwość i cieszyłaś się, że przyjęłaś na siebie ciosy sprawiedliwości. Teraz, gdy widzisz ją u szczytu wściekłości, nie zniechęcaj się, bądź odważna. Duszo wypełniona świętą siłą, wejdź w sprawiedliwość. Zrób to samo i staraj się rozbroić ją. Nie bój się mieczy, ognia i czegokolwiek innego, co możesz napotkać. Aby osiągnąć swój cel, jeśli widzisz siebie zranioną, pobitą, poparzoną lub odrzuconą, nie odwracaj się. Niech to będzie dla ciebie bodziec, by iść naprzód. Czy widzisz? W tym celu przyszłam ci z pomocą. Przyniosłam ci ubranie, w którym twoja dusza nabierze odwagi i siły, by niczego się nie bać. Powiedziawszy to, wyjęła z wnętrza płaszcza szatę utkaną ze złota i dobraną w różnych kolorach, w którą okryła moją duszę. Potem dała mi swojego syna, mówiąc do mnie: Oto jako rękojmia mojej miłości. Oddaję ci opiekę nad moim ukochanym synem. Abyś go chroniła, kochała go i sprawiała mu przyjemność we wszystkim. Staraj się zastąpić mnie nim, aby odnajdując w tobie swoje zadowolenie, wtedy niezadowolenie, jakie dają mu inne stworzenia ludzkie, nie może sprawić, by tak bardzo cierpiał. Kto mógłby opisać, jak szczęśliwa i wzmocniona byłam, ubrana w tę szatę i z tą miłosną przysięgą w moich ramionach? Na pewno nie mogłabym życzyć sobie większego szczęścia. Potem królowa matka zniknęła, a ja zostałam z moim słodkim Jezusem. Podróżowaliśmy trochę po ziemi i pośród wielu spotkań, jakie mieliśmy, napotkaliśmy duszę złapaną w szpony rozpaczy. Pełni współczucia dla niej podeszliśmy do niej i Jezus chciał, żebym z nią porozmawiała, żeby zrozumiała, jakie zło czyniła. Dzięki światłu, którym wlał we mnie Jezus, powiedziałam do tej duszy: Najbardziej zbawiennym i skutecznym lekarstwem w najsmutniejszych kłopotach życia jest rezygnacja. Ty, w rozpaczy, zamiast brać to lekarstwo, bierzesz truciznę, by zabić swoją duszę. Czy nie wiesz, że najwłaściwsze lekarstwo na wszystkie bolączki? Główna rzecz, co czyni nas szlachetnymi, przebóstwia nas, upodabnia nas do naszego Pana i który ma moc delikatnie przemienić naszą gorycz, to rezygnacja. Jakie było życie Jezusa na ziemi, jeśli nie wypełnianie woli Ojca? Będąc na ziemi, był zjednoczony ze swoim Ojcem w niebie. Tak samo jest ze zrezygnowanym stworzeniem ludzkim. Żyjąc na ziemi, jej dusza i wola są zjednoczone z Bogiem w niebie. Co może być cenniejsze i bardziej pożądane?
Jakby wstrząśnięta ta zdesperowana dusza zaczęła się uspokajać. Jezus i ja wykofaliśmy się. Niech wszystko będzie na chwałę Boga i niech zawsze będzie błogosławiony. Dziś rano czułam się całkowicie przygnębiona i zasmucona. Poza tym błogosławiony Jezus się nie pojawił. Po długim oczekiwaniu wyszedł z mojego wnętrza i otwierając przede mną swoje serce, postawił mnie tam, mówiąc do mnie: Pozostań we mnie. Tylko wtedy znajdziesz prawdziwy spokój i stabilne szczęście. Bo nic we mnie nie wchodzi, co nie należy do pokoju i szczęścia. Ten, który mieszka we mnie, nie robi nic, tylko pływa w oceanie wszelkiego szczęścia. Gdy jednak dusza wyjdzie poza mnie, nawet jeśli na niczym jej nie zależy, tylko po to, by zobaczyć wykroczenia, które stworzenia ludzkie mi wyrządzają i sposób, w jaki ich nie lubię, już uczestniczy w moich utrapieniach i martwi się nimi. Dlatego od czasu do czasu zapomnij o wszystkim, wejdź do mojego wnętrza i przyjdź i zakosztuj mojego spokoju i mojego szczęścia. Potem wyjdź i spełnij dla mnie funkcję reparatorki. Powiedział i zniknął. Jezus nadal przychodzi ze zwykłymi opóźnieniami. Gdy poczułam cały ciężar jego pozbawienia, przyszedł niespodziewanie. I nie wiedząc dlaczego zadał mi to pytanie. Mogłabyś mi powiedzieć dlaczego posłuszeństwo jest tak uwielbione i dlaczego odciskanie boskiego obrazu na duszy ma tak wielki zaszczyt? Zdezorientowana, nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Następnie, przez intelektualne światło, które mi posłał, odpowiedział mi błogosławiony Jezus. A ponieważ odpowiedź przyszła do mnie za pomocą światła, a nie słów, nie mam słów, by ją wyrazić. Niemniej jednak posłuszeństwo wymaga ode mnie wysiłku, aby zobaczyć, czy dam radę je napisać. Wierzę, że zrobię wielkie głupstwa i że napiszę rzeczy, które do siebie nie pasują. Ale całą moją wiarę pokładam w posłuszeństwie, zwłaszcza że są to rzeczy, które dotyczą jej bezpośrednio. Zaczynam teraz. Wydaje mi się, że Jezus powiedział do mnie: Posłuszeństwo jest bardzo uwielbione, ponieważ ma moc ujawniania, aż do swoich korzeni, ludzkich pasji. Niszczy w duszy wszystko, co ziemskie i materialne. I ku jej wielkiemu zaszczytowi przywraca duszę do stanu pierwotnego. To znaczy przywraca duszę taką, jaka została stworzona przez Boga w pierwotnej sprawiedliwości. To znaczy przed wygnaniem z Edenu na ziemię. W tym wzniosłym stanie dusza czuje silny pociąg do wszystkiego, co dobre. Odnajduje naturalne wszystko, co dobre, święte i doskonałe. Doświadczając ogromnego horroru samego cienia zła. W tym szczęśliwym stanie pochodzącym z bardzo wprawnej reki posłuszeństwa. Duszy nie jest już trudno wypełniać otrzymane rozkazy. Zwłaszcza, że ten, kto rozkazuje, musi zawsze nakazywać to, co dobre.
W ten sposób posłuszeństwo potrafi odcisnąć w duszy boski obraz. Co więcej, zmienia naturę ludzką w naturę boską. Bo jak Bóg jest dobry, święty i doskonały, i że jest skłonny do wszystkiego, co dobre i że nienawidzi zła do granic możliwości. Posłuszeństwo ma moc przebóstwienia natury ludzkiej i nadania jej boskich właściwości. Im bardziej dusza pozwala się kierować bardzo doświadczonymi rękami posłuszeństwa, tym bardziej jest atakowana przez boskość i tym bardziej niszczy swoją własną istotę. To dlatego posłuszeństwo jest tak uwielbione i uhonorowane. Ja sam mu uległem i zostałem przez to uhonorowany i uwielbiony. Przez posłuszeństwo przywróciłem wszystkim moim dzieciom honor i chwałę, które utraciły przez nieposłuszeństwo. Tyle mogę napisać na ten temat. Resztę czuję w myślach, ale brakuje mi słów. Bo pojęcie tej cnoty jest tak wysokie, że mój biedny ludzki język nie umie przełożyć tego na słowa. Ponieważ Jezusa nadal nie było, czułam się pogrążona w największej goryczy. Moja dusza była torturowana na 1000 sposobów. Później poczułam go przy mnie jak cień. I nie widząc mojego ukochanego Jezusa, usłyszałam jego głos. Ten głos mówi mi: najdoskonalsza miłość wymaga prawdziwego zaufania do ukochanej osoby. Nawet jeśli czujemy się zagubieni przy tej ukochanej osobie. Więc bardziej niż kiedykolwiek nadszedł czas, aby zademonstrować tę silną pewność siebie. To najłatwiejszy sposób, aby objąć w posiadanie to, co się żarliwie kocha. To powiedziawszy, cień i głos zniknęły. Kto mógłby opisać ból, który czułam, że nie widziałem mojego ukochanego? Wydaje mi się, że błogosławiony Pan chce mnie ćwiczyć w cierpliwości. Nie ma współczucia dla moich łez ani dla mojego bardzo bolesnego stanu. Bez Jezusa widzę siebie pogrążoną w największych nieszczęściach i wierzę, że nie ma duszy bardziej nieszczęśliwej niż moja. Kiedy jestem bez Jezusa, widzę siebie bardziej złą niż kiedykolwiek. Kiedy jednak znajdę się z tym, który posiada wszystkie dobra, moja dusza znajduje lekarstwo na wszystkie swoje bolączki. Gdy tęsknię za Jezusem i nie znajduję, dla mnie wszystko się skończyło, nie ma już lekarstwa na moje wielkie nieszczęścia. Co więcej, przytłacza mnie myśl, że mój stan nie jest już zgodny z Jego wolą. I już nie w swojej woli, wydaje mi się, że jestem poza swoim centrum i często myślę o szukaniu wyjścia z tego stanu. Kiedy tak myślałem, usłyszałam Jezusa za moimi plecami mówiącego do mnie: jesteś zmęczona, prawda? Powiedziałam: tak, Panie, czuję się wystarczająco zmęczona. Kontynuował: ach, moja córko, nie opuszczaj mojej woli. Ponieważ pozostawiając moją wolę, tracisz wiedzę o mnie i, nie znając mnie, tracisz wiedzę o sobie. Tylko dzięki odbiciu światła można wyraźnie odróżnić,
czy rzecz jest złota, czy błotna. Kiedy wszystko jest w ciemności, łatwo można pomylić przedmioty. Moja wola jest lekka. To światło daje ci wiedzę o mnie i o tobie. W odbiciach tego światła dowiadujesz się, kim jesteś. Następnie, widząc twoją słabość, twoją czystą nicość, przytulasz się do moich ramion i zjednoczona z moją wolą żyjesz ze mną w niebie. Ale jeśli zostawisz moją wolę, po pierwsze tracisz prawdziwą pokorę i wtedy przychodzisz żyć na ziemi. Jesteś w ten sposób ograniczona, aby czuć ciężar rzeczy ziemskich, jęczeć i wzdychać, jak wszyscy inni nieszczęśnicy, którzy żyją poza moją wolą. To powiedziawszy, Jezus odszedł, nawet nie będąc widzianym. Kto może opisać udrękę mojej duszy? Spędziłam kilka bardzo gorzkich dni w pozbawieniu Jezusa. Po przyjęciu Najświętszej Eucharystii ujrzałam w swoim wnętrzu troje niemowlaków. Ich piękno i podobieństwo były tak uderzające, że wszyscy wydawali się urodzić z tego samego urodzenia. Moja dusza była zaskoczona i zdumiona, widząc tyle piękna zamkniętego w moim nędznym wnętrzu. Moje zdziwienie wzrosło jeszcze bardziej, gdy zobaczyłem, jak te trzy małe dzieci trzymają w dłoniach złoty sznur, którym przywiązali się do mnie, a moje serce do swojego. Potem, każdy odnalazł we mnie swoje miejsce, zaczęli dyskutować między sobą w języku, którego nie rozumiałam. Dlatego nie mogę znaleźć słów, by powtórzyć ich wzniosłe słowa. Mogę tylko powiedzieć, że w mgnieniu oka zobaczyłam wiele ludzkiej nędzy, upokorzenia i plądrowania kościoła, a nawet zepsucia księży, którzy zamiast być światłem dla narodów, zamienili się w ciemność. Całkiem zasmucona tą wizją mówię, Najświętszy Boże, daj pokój Twojemu Kościołowi. Przywróć mu to, co mu zabrali. I niech się nie śmieją bezbożni za plecami dobrych. Kiedy to mówiłam, troje małych dzieci powiedziało: to są niezrozumiałe tajemnice Boga. Potem zniknęli, a ja wróciłem do swojego ciała. Dziś rano, kiedy przyszedł mój ukochany Jezus, wyprowadził mnie z mojego ciała i poprosił o ulgę w jego cierpieniach. Nie mając mu nic do zaoferowania, mówię mu: moja bardzo słodka miłości, gdyby królowa matka była tutaj, mogłaby cię nakarmić swoim mlekiem. Jeśli chodzi o mnie, nie mam nic prócz moich nieszczęść. W tym czasie przyszła Najświętsza Królowa i natychmiast jej powiedziałem: Jezus odczuwa potrzebę ulgi. Daj mu swoje bardzo słodkie mleko, aby go uspokoić. Więc nasza kochana matka dała mu mleko. A mój ukochany Jezus został całkowicie nakarmiony. Potem zwrócił się do mnie i powiedział: czuję się odświeżony. Ty też podejdź do moich ust i wypij porcję tego mleka, które otrzymałam od mojej matki, abyśmy oboje mogli zostać przemienieni. Więc podeszłam.
Któż może opisać zalety tego mleka, które płynie z ust Jezusa? Zawierało tak wiele, że wydawało się niewyczerpanym źródłem, tak że gdyby wszyscy ludzie pili, to źródło nie zmniejszyłoby się. Potem przeszliśmy część ziemi do określonego miejsca. Wyglądało na to, że wokół małego stolika siedzieli ludzie. Oni powiedzieli: będzie wojna w Europie, a najboleśniejsze jest to, że wyprodukują ją krewni. Jezus słuchał, ale nic o tym nie powiedział. Dlatego nie wiem na pewno, czy będzie wojna, tak czy nie.